Od tygodnia w całym naszym mieście na tablicach informacyjnych możemy zobaczyć plakat, który zapowiada wyjątkowe wydarzenie religijno-kulturalne w naszym mieście. Uwielbienie koncert, bo o nim mowa, już po raz czwarty w naszym mieście w uroczystość Bożego Ciała o godzinie 20 rozpocznie wydarzenie, wielkie wydarzenie kulturalno-religijne, w którym to obok śpiewu, muzyki, tańca będziemy adorować po raz kolejny w tym dniu Najświętszy Sakrament, aby oddawać cześć Bogu za dar Jezusa Eucharystycznego. Zapraszam w dzisiejszym magazynie do tego, abyśmy wrócili pamięcią do koncertu, który miał miejsce w ubiegłym roku, abyśmy zobaczyli albo po raz kolejny przeżyli to, co przeżywaliśmy rok temu. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy klaskać w dłonie swe. Kiedy nasz Pan stanie z nami twarzą w twarz, spotkamy się w Nowym Jeruzalem. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy klaskać w dłonie swe. Kiedy nasz Pan stanie z nami twarzą w twarz, spotkamy się w Nowym Jeruzalem. Nadejdzie dzień, w którym wszystko spełni się, co dawno już objawił Bóg. Więc mocno trwaj, nigdy nie poddawaj się, nie poddawaj się. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy klaskać w dłonie swe. Kiedy nasz Pan stanie z nami twarzą w twarz, spotkamy się w Nowym Jeruzalem. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy klaskać. Kochani, zaśpiewajmy razem z całego serca. Wzywajmy Ducha Świętego, aby rozpalał nasze serca, dotykał naszych miejsc, naszych ran, tu i teraz. Kochani, wstańmy wspólnie razem, wzywajmy Ducha Świętego. Oczyść serce me, Duchu, przyjdź z mocą swą.
ja pragnę Cię. Wstajemy! Pan, chwała i cześć, głosimy chwałę i cześć. Panu chwała i cześć, potężnym Bogiem jest. O, a Panu chwała i cześć, głosimy chwałę i cześć. Panu chwała i cześć, potężnym Bogiem jest. Ah.
Można wstać, wchodzi Pan Panów, Król Królów, Jezus w Najświętszym Sakramencie, który patrzy dziś na nasze serca. Włączmy się wszyscy w tę modlitwę. Yeah.
Panem. Jezus złamał śmierć i moc, Jezus jest Panem. Aleluja, powietrze, czasy, które bólu jest. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, tylko Jezus jest Panem. Jezus jest Panem, Pan jest Panem ziemi. Aleluja, 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 aleluja. Aleluja, 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 aleluja. Dobrej nocy i szczęśliwego powrotu do domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
w najbliższą niedzielę, 26 maja, niedzielę Trójcy Świętej, w katedrze wrocławskiej o godzinie 16 biskup diecezji, ksiądz biskup Wiesław Mering udzieli święceń diakonatu alumnom 5 roku naszego seminarium. Natomiast najbliższy czwartek zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie także do katedry na godzinę 10. Eucharystii przewodniczyć będzie również ksiądz biskup Wiesław Mering. To uroczystość Najświętszej Krwi i Ciała Chrystusa, zwana potocznie Bożym Ciałem. Po Eucharystii będzie miała miejsce procesja ulicami naszego miasta. Wieczorem natomiast zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w tradycyjnym już koncercie uwielbienia ku czci naszego Pana Jezusa Chrystusa. 26 maja to Dzień Mamy, Dzień Matki. W tym dniu w sposób szczególny pamiętajmy o tych, które żyją, dzięki którym my żyjemy, ale także pamiętajmy o naszych zmarłych mamach, szczególnie przyzywając wstawiennictwa Maryi, teraz w maju, podczas nabożeństw majowych. Uroczystość Najświętszej Trójcy, którą będziemy obchodzić w najbliższą niedzielę, każe nam zatrzymać się nad tą tajemnicą, największą tajemnicą naszej wiary. Przypomina mnie się scena z katechezy przedszkolnej, gdy siostra zakonna przedstawiła nam pewne doświadczenie ukazujące tajemnicę Trójcy Świętej. Otóż wzięła siostra kawałki lodu. Pod tą postacią oczywiście jest zamrożona woda. Czysta woda, do której mamy dostęp w naszych mieszkaniach. Ta sama woda, chociaż nie taka sama. I jeszcze jeden stan skupienia wody. Za chwilę nad czajnikiem ukaże się para wodna, która jest też tą samą wodą, przed chwilą nalaną z kranu. Musieliśmy chwilę poczekać na tę parę wodną, ale to wszystko zamierzone. W Ewangelii na tę niedzielę Jezus kieruje do nas takie słowa: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. To jest właśnie ta chwila oczekiwania. Chcielibyśmy często bardzo szybko dowiedzieć się wszystkiego na temat Pana Boga, otaczającego nas świata, ludzi, którzy są wokół nas, nas samych. Ale często te tajemnice są przed nami zakryte. Często trzeba długo poczekać, żeby ta tajemnica stała się naszym udziałem, żebyśmy ją pojęli, zrozumieli. W zasadzie dzisiaj niewiele więcej mogę powiedzieć na temat Trójcy Świętej niż to, czego się dowiedziałem 30 lat temu. Człowiek musi długo czekać, aby poznać Pana Boga. Potrzeba cierpliwości i potrzeba pokory. I do tego nas zachęca dzisiaj Jezus w Ewangelii. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Życzę wam, mili Państwo, wiele cierpliwości i pokory w oczekiwaniu na zgłębienie tej tajemnicy, którą jest Trójca czy Najświętsza. Duszpasterstwo ogólne Kurii Diecezjalnej we Wrocławku. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Wrocławski Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury, Urząd Miasta we Wrocławku oraz Starostwo Powiatowe we Wrocławku ma zaszczyt zaprosić Państwa na czwarty już koncert Uwielbienie w uroczystość Bożego Ciała 30 maja o godzinie 20, który to koncert odbędzie się w Parku Henryka Sienkiewicza przy Wrocławskiej Katedrze. Koncert ten obok swojego wymiaru religijnego ma wyjątkowy wymiar kulturalny i wpisuje się w obchody Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Bardzo serdecznie zapraszam na to wyjątkowe wydarzenie. Thank you.